Jan Kochanowski, tren drugi. Aby ułatwić zrozumienie trenu, najpierw przedstawiona zostanie jego wersja współczesna. Będzie to tłumaczenie ze staropolskiego na język współczesny, przez co niektóre rymy zostaną zaburzone. W następnej kolejności usłyszysz tekst oryginalny. Tłumaczenie na język współczesny. Jeśli kiedykolwiek miałbym pisać dla dzieci i z tego powodu tworzyć proste wiersze, daj Boże, żebym raczej łóżeczko kołysał i z innymi kołysanki dla nianiek pisał, którymi by usypiały noworodki i koiły płacze swych wychowanków. Takie błahostki byłoby mi łatwiej gromadzić. Zamiast, do czego mnie moje nieszczęście dziś doprowadziło, płakać nad głuchym grobem mojej ukochanej dziewczyny i skarżyć się na okrutność srogiej Prozerpiny. Ale nie miałem wolnego wyboru, czy pisać kołysanki, czy treny. To ominąłem. Jak dojrzawszy umysł nie nosi śladów cech dziecka. Na to mnie nieszczęście powaliło i moja niepowetowana szkoda. Nie jest mi teraz łatwo zastanawiać się nad sławą, którą treny dadzą mi u potomnych. Nie chciałem żywym śpiewać. Dziś umarłym muszę. A opłakując cudzą śmierć, usycham z tęsknoty. Na nic to. W zależności od tego, co nam los przynosi, reagujemy w pogodny albo zły sposób. O niesprawiedliwe prawo, o dusz umarłych sroga, nieprzebłagana władczyni. Czy tak też moja Urszula, jeszcze nie nauczywszy się żyć na świecie, musiała umrzeć we wczesnym wieku i nie doświadczywszy życia na świecie, odeszła, biedna, do kraju śmierci. Lepiej, żeby nie widziała świata. Cóż bowiem poznała oprócz narodzin i śmierci? A zamiast pociech, które powinna przynieść w przyszłości swoim rodzicom, w ciężkim ich smutku zostawiła. Tekst oryginalny. Jestlim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić, a kwoli temu wieku lekkie rymy stawić, bodajżebych był raczej kolebkę kołysał i z drugimi nieważne mamkom pieśni pisał, któremi by dziecinki noworodne spiły i swoich wychowańców lamenty toliły. Takie fraszki mnie zbierać pożyteczniej było, niźli, w co mnie nieszczęście moje dziś wprawiło, płakać nad głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny i skarżyć się na srogość ciężkiej Prozerpiny. Alem użyć w obojgu jednakiej wolności nie mógł. Ową ominął, jako w dordzałości dowcipu coś ranego. Na to mnie przygoda gwałtem wbiła i moja nienagrodna szkoda. Ani mi teraz łacno dowiadać się o tym, jaka mnie z płaczu mego czeka cześć na potym. Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę, a cudzej śmierci płacząc, sam swe kości suszę. Próżno to. Jakie szczęście ludzi naśladuje, tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje. O prawo krzywdy pełne, o znikomych cieni sroga, nieubłagana, nieużyta księgi. Tak li moja Urszula, jeszcze żyć na świecie nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie? I nie napawawszy się jasności słonecznej, poszła nieboga widzieć kraju w nocy wiecznej. A bodaj ani była świata oglądała, co bowiem więcej, jedno ród, a śmierć poznała, a miasto pociech, które winna z czasem była rodzicom swym, w ciężkim je smutku zostawiła.